Na tym filmie pokażę, jak należy poprawnie rozumieć aktualizację wyceny środków trwałych. Bo jeśli chodzi o same operacje, jak należy je zaksięgować, mamy tutaj e, zadanie już rozwiązane. Od operacji pierwszej do szóstej każda z operacji jest tutaj rozwiązana e, i wszystko jest jakby zrozpisane. Tylko pytanie, dlaczego na tych konkretnie kontach, ja to wyjaśnię na tym filmie. Pierwsza operacja. Przeprowadzono aktualizację wyceny środków trwałych, w wyniku, w wyniku czego ich wartość początkowa wzrosła o 80 tysięcy złotych, natomiast umorzenie o 35 tysięcy złotych i jeżeli e, rosną nam środki trwałe o 80 000 zł to na koncie aktywnym pod tytułem środki trwałe po lewej stronie pojawia nam się dodatkowy jakby dopisanie wartości środka trwałego w wysokości 80 000 zł jednocześnie odnotowujemy na koncie umorzenie środków trwałych tutaj Kwotę 35 tysięcy po przeciwnej stronie i jak widzimy, że po lewej stronie mamy 80 tysięcy, a po przeciwnej 35 tysięcy na koncie umorzenia środków trwałych, pojawia nam się różnica 45 tysięcy, wynikająca z tego, że środek trwały miał wprowadzony w wartość 80 tysięcy złotych. Tutaj on miał już dotychczas jakby był zużyty na 35 tysięcy złotych, czyli można w tym momencie dopisać pozostałe 45 tysięcy jako różnicę będzie to tak zwany kapitał z aktualizacji. Dlaczego? Bo ta operacja dotyczy aktualizacji wyceny środków trwałych. Pojawił nam się w wyniku tej aktualizacji dodatkowy środek trwały, który jest zużyty, powiedzmy, w kwocie 35 tysięcy, i pozostała część będzie stanowiła tzw. kapitał z aktualizacji. Polecenie drugie: zlikwidowano środek trwały o wartości początkowej 10 tysięcy zł, z zaznaczeniem, że był on całkowicie umorzony. I taki środek trwały, który zostaje wyksięgowany, zlikwidowany, na koncie środki trwałe, następuje zmniejszenie tego konta po prawej stronie, czyli na, po, po stronie y, ma, czyli kredytowej. Mamy tutaj zmniejszenie środka trwałego i jednocześnie, jeżeli on jest całkowicie umorzony, to e, oznacza, że e, umorzenie środków trwałych na tym koncie będzie w kwocie wartości początkowej tego środka trwałego, czyli jakby całkowicie został on zużyty i nie ponosimy na przykład żadnych kosztów pozostałych kosztów operacyjnych. I nie ma już jakby dodatkowego konta, korespondującego do konta środki trwałe czy umorzenie środków trwałych. Operacja trzecia. Przeniesiono kapitał wynikający z aktualizacji wyceny zlikwidowanego środka trwałego, a dotyczy to operacji numer dwa. W wyniku wcześniej przeprowadzonej aktualizacji wyceny wartość netto środka trwałego wzrosła o 1400. Więc e, w takim razie zwiększyła nam się kwota e, kapitału z aktualizacji, bo wiemy, że tutaj przeniesiono ten kapitał i aktualizacja wycena, e, wyceny wzrosła o 1400. Tutaj będziemy odnotowywać jakby wzrosty e, tutaj tego e, kapitału z aktualizacji, tutaj będą w takim razie spadki i Drugie konto korespondujące to będzie tak zwany kapitał zapasowy, czyli ten tutaj, ten wzrost środka trwałego wynikającego z aktualizacji stanowi dla nas dodatkowy kapitał. Zarazem będzie to, czy kapitał z aktualizacji, zarazem traktujemy, że jest to kapitał zapasowy. Pamiętamy o tym, że po drugiej stronie, czyli tej prawej zapisujemy, jest to konto typowo pasywne, które jakby stanowi informację, że są to e, pasywa, gdzie po prawej stronie będziemy mieć oczywiście zwiększenie. Czyli tutaj rosną nam e, kapitały z aktualizacji. Kapitałem z aktualizacji, no to na przykład możemy uznać jakąś formę środków pieniężnych, czy to ostatecznie będą środki e, wynikające ze sprzedaży, czy jakiekolwiek, strona jakby aktywna, a tutaj jest strona pasywna, czyli ustalenie, że te dodatkowe pieniądze z kapitału z aktualizacji potraktujemy jako e, kapitał zapasowy. Operacja czwarta. Wycofano z ewidencji środek trwały o wartości początkowej 20 tys. zł i umorzeniu dotychczasowym 15 tys. zł. W wyniku wcześniejszej aktualizacji wyceny tego środka trwałego wzrósł kapitał z aktualizacji wyceny na 3 tys. zł. Nieumorzoną, część, nieumorzoną wartość środka trwałego 5 000 zł odpisano z kapitału z aktualizacji wyceny. Dobrze. Więc e, tutaj mamy taką informację, że po pierwsze, wycofano z ewidencji środek trwały o wysokości 20 tysięcy złotych. Czyli na koncie środki trwałe wyksięgowujemy środek trwały, samochód, maszyny, co by to nie było. W tej wartości początkowej, bo tutaj tylko mamy ewidencję wartości początkowej, o dotychczasowym umorzeniu, czyli po drugiej stronie zapisujemy na koncie umorzenie środków trwałych wyksięgowywany środek trwały, który stracił już 15 tysięcy złotych i zostaje nam pozostałe 5 000 zł. Które będzie zaksięgowane jako kapitał z aktualizacji. Dalej. Eee, tutaj mamy tak. Przeksięgowano pozostałą część kapitału z aktualizacji wyceny po odpisaniu nieumorzonej części środka trwałego 3000 zł. Bo to, że my mamy wartość początkową i umorzenie, oznacza to, że ta kwota 5000 zł będzie. Odpisane z, z kapitału z aktualizacji wyceny, a teraz jeszcze zostaje nam element taki, że środek trwały wzrósł, czy z powodu tej aktualizacji, która była przed wycofaniem, środek trwały, jego wartość wzrosła o 3000 zł. Dlatego w operacji piątej możemy powiedzieć, że ten kapitał z aktualizacji nam zwiększył się. A jednocześnie e, po prawej stronie traktujemy to jako kapitał zapasowy, czyli tutaj jakby te dwa konta kapitał, a z aktualizacji i kapitał zapasowy są dość ze sobą korespondujące. Jeżeli coś dodatkowo zyskujemy i jeszcze nie wiadomo, jak będzie to przeznaczone, traktujemy dodatkowe jakby środki trwałe, jakby dodatkowe środki z wyceny. Z aktualizacji wyceny środków trwałych jako dodatkowy kapitał z aktualizacji, i zarazem za, uzasadniamy, że będzie to dla nas y, kapitał zapasowy. A te pieniądze z kapitału z aktualizacji do czegoś tam powiedzmy dalej możemy wykorzystywać. Kolejne 6000, y, czy operacja numer 6. Zlikwidowano środek trwały o wartości początkowej 11 tysięcy złotych i umorzeniu dotychczasowym 7 tysięcy złotych. Wcześniej przeprowadzona aktualizacja wyceny tego środka podwyższyła jego wartość o 1500. Co my w tym momencie możemy powiedzieć? Że jak środek trwały będzie wyksięgowany w wartości początkowej 11 tysięcy złotych odnotowujemy na koncie umorzenie środków trwałych po przeciwnej stronie jakby utratę jego wartości na kwotę 7 000 zł. złotych. Dodatkowe podwyższenie środka trwałego dopisujemy w wartości 1500 tysiąca złotych i pozostałe elementy możemy uznać za tak zwane nasze koszty pozostałe operacyjne, bo jeżeli środek powiedzmy miał mm, wartość 11 tysięcy, stracił na wartości 7 tysięcy, a my uznajemy, że on jest e, dodatkowo wart 1,5 tysiąca złotych i tyle na przykład możemy odzyskać z jakiejś likwidacji tego środka trwałego, to pozostałą różnicę traktujemy jako e, pozostałe koszty operacyjne.